Proszę Państwa, jesteśmy na ulicy Powsińskiej, wzdłuż i wszerz. Mówią, że nie lubią rudych, no ale jak są niedobrzy, to może i tak. Proszę Państwa, my będziemy mówić o kościółkach tutaj na Powsińskiej. Jest pół kilometra do przodu i w prawo kościółek, gdzie nasza Bożyszkowska Sękowska Boska miała mieć promocję książki. Nie przyszła, bo była chora, ja tam miałam występować. No też nie występowałam, nie śpiewałam, nie tańczyłam. W kościele trudno tańczyć, ale to była sala katechetyczna i jako zakonnica w przebraniu można było też i tańczyć. Proszę Państwa, no. Także między Wilanowem i między centrum, samym centrum Warszawy, ulica Powsińska. Tam Czerniakowska, a tam Wiertnicza. No i ten Rudy chodzi, tak jedną kieszeń ma, raczej rękę w kieszeni i taki niezadowolony taki. Proszę Państwa, Radio Conchita, tak FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Ekst. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, przesyłamy buziaczki, buć zdarowa, kak, karowa, krasiwa, kak, świniaczka. No już. Ten Rudy chodzi, tak tu się ogląda, bo zobaczył, że my prowadzimy audycje radiowe, czyli komentarze to. Czyli, że nie tylko nagrywamy, ale tu są komentarze i na bieżąco, i też z taśmy, jak ktoś dzwoni, to też nagrywa się przez sekretarkę. Także proszę Państwa, na poziomie Limanowskiego oglądamy, podglądamy troszeczkę sytuację, jaka jest, co się dzieje, proszę Państwa. Przy poniedziałku pazerność, zadziorność, agresja, wrogość taka może, o tak, przy poniedziałku, bo mówią, że nie lubię poniedziałków, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langström Ekst. Podjedźmy choć do tej parafii, proszę Państwa.